Rozdział 29. Gdy więc po honoriuszu Jan Johannes objął zachodnie cesarstwo, Castinus senator i były konsul i dotąd dowódca jazdy, za którego konsulatu Comes Bonifacy wprowadził w państwie przysięgi wojskowe, ponieważ zdawało się, że tenże Bonifacy nie zgadza się z władzą, co gdy doszło do Jana, z poduszczenia Castinusa został uznany za wroga państwa. Gdy się o tym dowiedział z Italii, święty Augustyn powiadomił listownie Bonifacego przybywającego w Afryce i być może wówczas właśnie o tym niewiedzącego. Tymczasem Castinus, przygotowawszy zaopatrzenie, żołnierzy i broń, przerzucił do Afryki i o tym święty Augustyn prędko powiadomił Bonifacego, a ów nie przysypiał, ażeby i samemu nie zaciągnąć wojska, które by przeciwstawił Castinusowi przybywającemu z Italii. Augustyn zaś, najświętszy biskup, ze względu na autorytet, jakim się cieszył u wszystkich i ze względu na wielką zażyłość z Bonifacym, dołożył starań, aby podjąć wojnę i zadbał o to, ażeby wodzowie kolejno przybywali na rozmowę. Zaprzysiężono przymierze, żeby zarządzali państwem wspólnie. Augustyn miał zaufanie do Bonifacego. Wierzył owemu, ponieważ podejrzewał zamiary wiarołomnego Scyty, który ten wierzył w Chrystusa. Atoli zaprzysiężony Castinus urządził zasadzkę. Gdy Bonifacy ją odkrył, szykuje wojsko. Należało rzecz rozstrzygnąć bitewnie. Z obu stron zderzyły się wielkie siły. Wynik był taki, że zwycięski Bonifacy przy niewielkich stratach krwi swoich wytracił wielu przeciwników, a zwyciężony Castinus został zmuszony ustąpić z Afryki. Wszystko to wyjaśniają listy Augustyna do Bonifacego i wzajemnie, owego do Augustyna. Tyran Jan, odkrywszy, że pokonany Castinus uległ Bonifacemu i ponieważ Afryka wiele dla niego znaczyła, oddawszy Castinusowi zarządzanie w Italii sam z nowym wojskiem, uderzył na Afrykę. Rozdział 30. Tymczasem Teodozjusz II, usłyszawszy o śmierci stryja Honoriusza i despotyzmie Jana, uczynił Cezarem Walentyniana III, którego Honoriusz zrobił Augustem Szczęsnym, syna Konstancjusza i jego siostry. Ów wybrał na wodza Ardaburusa, najbieglejszego w sprawach wojskowych z wodzów wschodnich. Tego przeciwstawił w Italii Castinusowi. Za jego sprawą, gdy stoczono kilka lekkich bitew, Castinus zostaje pojmany przez jego żołnierzy, łatwo przechodząc do Walentyniana, imperatora o słusznej sukcesji. Zostaje pojmany również Ecjusz, mąż jeden z pierwszych, którego też podejrzewali. Castinus zostaje zesłany na wygnanie. Ecjusz zaś, jako że był jak najbardziej potrzebny państwu do utrzymania w wierności Hunów i innych barbarzyńców, dla których był najodpowiedniejszy, zostaje wystawiony na Galów. Tam, atakując Burgundów, zostaje zmuszony zawrzeć z nimi pokój, ponieważ Frankowie znowu przeszli zbrojnie do Galii, zakładając sławetne królestwo na terenie Paryzjów, które od owych nazwą dzisiaj utrzymuje, aby od germańskich Franków królestwem Francji było odtąd zawsze nazywane. Tymczasem despota Jan mocno atakuje Bonifacego działającego dla cesarza, ale chrześcijański wódz pełen wiary i wspierany przez mowy i modlitwy kapłanów pokonuje wroga i, jak niektórzy autorzy podają, ginie. Walentynian zaś, niewdzięczny, czyni wiele, usiłując wyrwać Afrykę z ręki Bonifacego. Ale dobrze zatroszczył się o siebie i o państwo, jeżeli najwierniejszego męża dzielnie dla cesarstwa i cesarzy działającego pozostawił nietkniętego. Nie jest bowiem możliwe, żeby on, mąż dzielny, przy swoich przywilejach był jeszcze przez kogoś przekupiony. Zatem, gdy Walentynian przysłał Bonifacemu jako wodzów Mowortiusa oraz Galiona, Bonifacy ich, gdy brali ziemię, wkrótce pognębił. Wreszcie przeciwstawił Bonifacemu Syzulfa, najwybitniejszego z wodzów. Ten, przeprawiając się z wojskiem do Afryki, stawił czoła Comesowi, a po rozpoczęciu bitwy Bonifacy ustąpił w Mauretanii.
Stąd, gdy Walentynian już nie ufał swoim siłom, wysłał do hiszpańskiego regionu Betyki króla Wandalów, zapraszając go do wojennego sojuszu, obiecując mu, jeśli by chciał, żołdy żołnierskie. Czy weźmie sobie łupy regionu w nagrodę, czy część miast w posiadanie. Rozdział 31. Genzeryk, brat Gunderyka, on też syn Modogisila, panował wtedy w swoim wandalskim plemieniu. Usłyszawszy o wielkich korzyściach, zdobyczach z tytułu wojaczki, w ramach których i to było postanowione, gdyby wolał otrzymać część regionu do zamieszkania, rozważając wiele w duchu, nie potrafił pogardzić tak wielkim wynagrodzeniem za wojowanie. Wspomógł tę skłonność Gotów, którą znosił w Betyce i pozostałej Hiszpanii codziennym naporem, bowiem Goci zazdrościli Wandalom z tytułu starożytności i wielkości dziejów i czynów, tak jak zasoby regionu nowemu szczepowi. Stąd przygotowania do wypowiedzenia im wojny za Betykę. Gdy Genzeryk się o tym dowiedział, z łatwością przyjął warunki Bonifacego, by emigrować, wyruszyć do Afryki, skoro dysponował całym swoim szczepem. Był to rok po narodzeniu Chrystusa, 430. Wedle domniemania Eusebiusza, gdy Genzeryk, król Wandalów i cała jego podległość, w której było najwięcej Alanów z żonami i dziećmi oraz z całą rodziną, tudzież z bogatą i wszelkiego rodzaju zdobyczą, którą zebrali przez wiele lat z rzymskich prowincji, z Hiszpanii, z Galii, przerzucił do Afryki. Wizygoci po opróżnieniu się Betyki zaraz wkraczają. Alanowie zaś i Swebowie, także wypędzeni ze swoich siedzib przez rzymskich wodzów, przystąpili do tejże Betyki, do Wizygotów. Stąd został wzniecony, jak uważa Blondus, szczep Katalończyków, z Gotów i Alanów. Tymczasem Genzeryk wkracza do miast przyznanych mu i jego ludziom przez Bonifacego. Szczególnie zaś wyznaczył mu strony nadmorskie, ażeby bardziej był zdolny do walki i bardziej mógł stawić czoła wrogom. Ale Wandalowie, nie zadowalając się przyznanymi miastami i polami, pustoszą szeroko sąsiedztwo. Kartaginy jednak i regionu Hippony Syzulf wyjątkowo ochraniał przed nimi. W ten sposób stało się tak, że Wandalowie natychmiast zawładnęli większą częścią prowincji Afryki. Jej cesarz, który zazdrościł Bonifacemu władzy, ani sam nie miał, ani Bonifacy, mocno nie trzymał. Wandalowie zaś mieli pokój od cesarza, sprzymierza mieli obiecaną wielką część prowincji Afryki. Następnie cesarz Walentynian odwołał Syzulfa z Kartaginy do Italii, ufając już pokojowi i przymierzu, jakie miał z Wandalami. Zamyślał bowiem przeciwstawić Syzulfa Hunom i innym narodom, które wtargnęły z królem Attylą do Galii. Lecz gdy wódz Syzulf odchodził z Afryki, Genzeryk, lekceważąc przymierza, szykuje broń w Kartaginie. Pokonawszy ją i zdobywszy po jakimś czasie, wnet wybiera się do prowincji hippońskiej. W ten sposób Kartagina, która podlegała Rzymianom przez 535 lat, stała się wandalska. Bez wątpienia słynne miasto, miasto-państwo i w świecie ustępujące zaledwie jednemu miastu, Rzymowi, słynniejsze od wszystkich innych i potężniejsze. Augustyn żył do tego czasu nader długo, gdy właśnie Wandalowie miasto Hippone, w którym piastował urząd biskupa, zaczęli oblegać i uzyskał od pana, żeby nie oglądał zdobytego miasta. Przeto w trzecim miesiącu oblężenia udał się do pana, o co prosił, aby albo wykluczył miasto z oblężenia, albo siebie z ciała. Uzyskał od pana. Co do Bonifacego, różnie wieść niesie, albowiem Genzeryk, który zlekceważył przymierze z cesarzem, nie mógł wysoko cenić układów z Bonifacem. Niektórzy podają, że popłynął do Italii, ale nie jest to prawdopodobne, żeby się stawił przed oczami cesarza, wbrew któremu obronił Afrykę i już ją wyobcował z cesarstwa. Chce się wierzyć, że ów w królestwie Hippony walczył na pomoc wielkiemu Augustynowi, dopóki pod jakimś warunkiem nie wykupił, czyli nie uwolnił miasta od Genzeryka, aby tam niepublicznie spocząć w pokoju, nie pozwalając na oddzielenie się w śmierci od Augustyna, którego w życiu bardzo umiłował. Rozdział 32.
Genzerek zaś powiększył imperium na całą szerokość Afryki, aż po Egipt i Etiopię. W tym czasie, gdy Attila zagrażał Galiom, Brytania została zaniedbana przez Ecjusza, ponieważ ją Szkoci i Piktowie uciskali, a po zawezwaniu Anglosasów najpierw przez nich obronieni, potem przez tychże Brytowie zostali pobici i podporządkowani. Kiedy w ten sposób rosną w siłę Anglosasi, prowincja, odtąd po zmianie nazwy z Brytanii, została nazywana Anglią. To inna niepospolita chwała Germanii, na jakimkolwiek bowiem regionie Germanowie położyli rękę, zaraz owi zakładali królestwo. Mamy bowiem trzy królestwa, wkrótce przez owych ustanowione, w odstępie niewielu lat: Burgundii przez Wandalów, Francji przez germańskich Franków, Anglii przez Anglosasów. Nade wszystko germańscy Wandalowie trzymali już pod władzą trzecią część świata. To był największy schyłek Imperium Rzymskiego, kiedy stracono Afrykę przez Wandalów. Rzymscy nie mogli obronić Galii przed Burgundami i Frankami, tracąc Brytanię i Anglię też o zmienionej nazwie, gdy w tym samym czasie zajmowali ją Sasi. Genzeryk, odtąd król prowincji Afryki, nie cierpiąc zwłoki, nie zadawalając się Afryką, przygotował bardzo wielką flotę i przerzucił ją na Sycylię. Po zdewastowaniu przeważającej jej części usłyszał, że cesarz zamierza odzyskać Afrykę. Wielka nadzieja na to zaświeciła pod nieobecność Genzeryka. Rzeczywiście, gdy Gomez Sebastian wyposażył wojsko do przerzucenia z Hiszpanii, Genzeryk powrócił, aby bronić swojej Afryki. Sebastian zaś wbrew cesarzowi zaczął zamyślać o własnym wzroście i powodzeniu. Zawarł bowiem przymierze z Wandalami w Afryce. Następnie z wizygockimi Alanami i Swebami, żeby sobie najpierw zdobyć Luzytanię. Ale został zwiedziony i oszukany przez tych, którym ufał, i wnet zginął zaskoczony. Po tym, jak już skończył życie, jego prowincje, które przedtem zajmowali Alanowie, Swebowie, odzyskali Goci. A gdy już Teodozjusz II zakończył życie we wschodnim cesarstwie, nastał Marcjan. W tym czasie Walentynian, cesarz zachodu, odnowił pokój z Genzerykiem po ustanowieniu granic dla obu dziedzin. Wówczas Genzeryk z zapałem przyjął ten pokój, ponieważ rozumiał, że wśród jego naczelników został zawiązany spisek na jego głowę. Aby go uniknąć, chętnie przyjął pokój od cesarza. Jeszcze też po jego ustanowieniu ciężko ukarał spiskowców. Tymczasem Galia starła się w wielkiej bitwie z Attylą, z której wiele tysięcy obcych zostało wyciętych, bowiem Ecjusz, patrycjusz rzymski, działając dla cesarza, pozyskał dla siebie towarzyszy, wspólników wielkiej wojny, których potrafił: Gotów, Alanów, Swebów na Attylę. Także on ze sobą wiele narodów z ich królami ciągnął. Ale wówczas odparty Attila niewiele później zszedł do Italii, w której zdobył długo obleganą Akwileję oraz pustoszy resztę prowincji. W tym czasie naczelnicy regionów odstąpili na sąsiednie bagna. Tam też zaczęto budować Wenecję. Ale postępującego za królem Attilę papież Leon I, stawiając mu czoła, zmusił do wycofania się. Wszyscy podziwiali święte męstwo u męża, lecz Attila, powróciwszy do siebie, wkrótce zakończył życie. Rozdział 33. Tymczasem, kiedy ze śmiercią Walentyniana pewien Rzymianin o imieniu Maximus próbował objąć władzę cesarstwa, pojął za żonę Eudoksję, wdowę po Walentynianie, jednak jeszcze olśniewającą, w nadziei, że pozyska sobie za jej pośrednictwem wojsko i legiony. Lecz kobieta wielkiego ducha i umysłu, przejęta niechęcią, zaopatrzyła wiernego sobie posłańca, którego wysłała do Afryki, do Genzeryka, ażeby przybył do Rzymu i przyjął podporządkowanie przygotowanej dziedziny i żeby zemścił się za krzywdę Maximusa. Uradowany tym poselstwem, Genzeryk, król Wandalów, rozkazał wyposażyć flotę. Uzbraja kogo może z całej prowincji Afryki. Wandalów, Maurów, Numidyjczyków, 300 tysięcy ludzi. I w roku po dziewiczym narodzeniu Chrystusa 456 przerzuca ich do Italii. Na niespodziewane przybycie tak wielkiego wojska cała Italia wpada w popłoch. Miasto Rzym źle rokuje. Przybywa Maximus, uzbrajając się za pomocą tych zasobów, które potrafił ściągnąć. Zostaje łatwo pokonany.
Dostojnicy miasta z żonami i dziećmi szukali kryjówek. Pozostawał jeszcze Leon, święty papież, który Attylę odpędził. Powstawszy też prosi Genzeryka, by na Chrystusa oszczędził świętości, jeśli chce coś wykorzystać jako łup. Lecz w tak wielkiej powodzi ludzkiej i barbarzyństwa, cóż mogła prośba papieża i rozkaz królewski? Pokonany Maksymus zostaje wrzucony do Tybru, łupem padają na równi rzeczy święte i pogańskie. Pozostawszy 14 dni w mieście, Genzeryk wysłał przodem do Afryki Eudoksję, wdowę po cesarzu, z najlepszymi twórcami, artystami, rzemieślnikami, ilu tylko znalazł w mieście. Sam wyrusza z wojskiem na łupienie i pustoszenie prowincji Kampanii. Zostaje oblężona Kapua, Nola i inne miasta zostają zdobyte i złupione. Ogromne łupy z jeńcami załadowują na statki i powracają do Afryki. Wtedy Paulinus, biskup miasta Nola, stał się sławny, bowiem nakłoniony błaganiem wdowy i łzami, ponieważ jej syn został uprowadzony do Afryki wśród jeńców. Nie mogąc znieść jej lamentów, do głębi ulitowawszy się nad płaczącą, biskup popłynął do Afryki, obiecawszy odesłać matce syna, gdyby żył. Przybył do prowincji, odnalazł człowieka, rozmawia z Wandalem, panem młodzieńca, żeby jego przyjął w zastępstwie jako niewolnika, a młodzieńcowi oddał wolność. Człowiek z łatwością przyjął układ, ponieważ w twarzy Paulinusa spostrzegł coś boskiego. Młodzieniec wraca do ojczyzny, a biskup nie. Tymczasem, gdy mu kazano zajmować się sprawą ogrodu, Paulinus pilnie pracuje. Jego pan obserwował zachowanie swojego niewolnika, a ponieważ był chrześcijaninem, podziwiał jego częste modlitwy, odwołuje go na stronę. Zwraca się przyciszonym głosem, ażeby wyznał, jakie było jego zajęcie w Italii. Dziwi się Wandal, że on dobrowolnie z biskupa popadł w taką niewolę. Ów potwierdza, że skłoniły go łzy matki oraz braterska miłość, ażeby jakimś sposobem odesłać syna matce. Słysząc to, Wandal upada do jego nóg, błagając o łaskę. Tak wielka była waga w słowach, ta stanowczość oblicza, że ani wątpił. Zaraz Paulinusa wyzwolił z honorem, polecając owego modlitwą. I nie tylko jego, lecz słusznie i na próbę owego spowodował, że mają zostać odesłani z nimi wszyscy obywatele miasta Nola. W ten sposób dobry pasterz, który wyszedł na jedną i się upokorzył, powraca wesoło do zagrody z wieloma owcami. Rozdział 34. Tymczasem Afryka pod Genzerykiem była dość spokojna. Jeśli nie liczyć, że przesiągnięty Ariuszowym błędem dopuszczał się wielu niegodziwości względem biskupów katolickich i wiernego ludu. Wielu skłonił do męczeństwa, bardzo wielu wygnał. Sądząc następnie, że w Italii budzą się nowe ruchy, ponieważ niektórzy powstali przeciwko Antemiuszowi, noszącemu w mieście miano cesarza, z zamiarem objęcia władzy tyrańskiej, żywił nadzieję przeniesienia kiedyś do siebie władzy rzymskiej, czego, wydawało się, bardzo pragnął. Nadzieję tę powiększało owemu wspomnienie Stylikona, jego rodaka, który tak bardzo urósł w tym cesarstwie, że gdy trwało, trwał i upadł, gdy upadło. Bo cóż, cała Afryka, trzecia część świata w jego posiadaniu, nie mogła wzbudzić odwagi u ludzi, porwać już poszarpane Imperium Rzymskie i podźwignąć zatem. Uzbroił w Afryce jak największą flotę, pożeglował po raz wtóry do Italii. Jednak cesarz konstantynopolitański Leon, który władał imperium jako pierwszy z greckiego narodu, otrzymał doniesienie o tak wielkich przygotowaniach w Afryce. Obawiając się, że gdyby przez jego bezczynność zachodnie imperium zostało zajęte przez Wandalów, on też musiał się zatroszczyć o swoje. Przeto postanowił dać wsparcie Antemiuszowi, dotychczas ujawniającemu jakiekolwiek siły, i sam rozkazuje wyprawić mocną flotę i mianuje ze swoich męża znakomitego, wojennie doświadczonego, powinowatego cesarza zachodniego i stąd mu miłego, że miał za żonę jego siostrę w związku małżeńskim.
A sam Antemiusz szykuje sobie siły, mając zamiar bronić swoje cesarstwo na ziemi i na morzu. Stąd łączył swoją flotę ze wschodnią i płynąc równo napotykają przeciwnika pod granicami Piombino. Przypłynął Genzeryk z przekonaniem o możliwości, jak wcześniej, wkroczenia do Italii. Gdy widzi, że naprzeciw niego stoi wielka flota, obsadzona mężami jednego i drugiego imperium, to bowiem pokazywały znaki wojskowe, zamyślał odwrót, ale ponieważ nie mógł wrócić ze względu na przeciwny wiatr, przygotowywał się do prowadzenia bitwy jak najlżej, aby się dogodnie schronić w Afryce, powoli się wycofując. Wandalowie wysłani na lekką bitwę łatwo zostają pokonani przez Rzymian, którym polecono, aby rozproszyli wroga walką. Tymczasem sam król, odkładając sprawę na inny czas, wracał do swojej prowincji. A wówczas w mieście Rzym wielu z rodu patrycjuszy na zmianę dążyło do władzy cesarskiej. Dlatego też długo nie podejmowano niczego dla odzyskania prowincji. Ostatnim ze wszystkich purpuratów był Augustulus, syn senatora Orestesa. Gdy doszedł on do władzy cesarskiej, najwięcej wagi swoich działań poświęcił Wandalom, zawierając przymierze z Genzerykiem, aby, ilekroć zajdzie potrzeba, mieć wzgląd na niego. I niedługo nie było wielkiej potemu sposobności i konieczności. Rozdział 35. Odo Aker bowiem, z pozostałości wojska Attyli, król, jak mówiono, Herulów, według innych Rugiów, zebrawszy zewsząd siły, przechodził z wojskiem do Italii i rozproszył stającego mu na drodze Orestesa, ojca Augustulusa, a pokonanego zniszczył. W Placencji syn, usłyszawszy o śmierci ojca, oddając władzę cesarstwa, złożył purpurę, godność, tak że odtąd cesarstwo nie miało władcy aż do Karola Wielkiego przez ponad 300 lat. Odszedł więc Augustulus do prywatnego życia. Warto poznać, kto to byli Herulowie, co za Rugiowie, których ten Odoaker był królem. Italscy pisarze rzecz tę rozwiązują krótko, że on był z resztek Attyli. Ale jakie to było plemię, skąd pochodziło, nikt należycie nie wyjaśnił. Także biskup raweński Jordan, got z pochodzenia, ma Herulów za Scytów, o czym powiedzieliśmy w Gotii, to jest tytuł księgi Alberta Kranza, Gotia. Ja twierdzę, że to również był szczep Wandalów i wzmacniam wnioskowanie wieloma przesłankami. Blondus bowiem, pisarz rzymski naszych czasów, najstaranniejszy badacz starożytności, wspomina, że król Odoaker, kiedy za pierwszym razem władał spokojnie Italią, rozłożywszy w dogodnych miejscach załogi, obozy wojskowe, powrócił do Germanii. Ale nie pogardził imperium wschodzącego słońca za Dunajem, ponieważ dowiedział się, że jego syn emigrację zajął je Feltus, król Rugiów. Uderzywszy na niego, pokonał go i wrócił, a po spustoszeniu kraju Rugiów, Rugilandii, wrócił do Italii. Dziedzina Rugilandii została wówczas zajęta przez Longobardów. O tym różnie opowiadają nieznający regionów. Stwierdziliśmy zresztą w Danii, że w roku Chrystusa, 380 po Chrystusie, Danowie pod imieniem Longobardów wyszli ze Skandynawii. Dzięki spadającej liczebności popędzili ze swoich siedzib Rugiów. Jest to szczep Wandalów, którzy ustąpili zepchnięci na tereny śródlądowe. Odoaker zaś, to pewne, przebywał w tych rejonach, które Konstantyn Wielki użyczył Wandalom nad brzegiem Dunaju i które po większej części były puste. Ci przez Ren przybyli do Galii, a wreszcie do Afryki, plemieniem bez miary pomnożonym. Zatem, kiedy Odoaker przeszedł do Italii, opróżnione siedziby zajęli Rugianie, tej samej wandalskiej narodowości wybrawszy ze swoich Felteusa. Gdy zaś Odoaker jeszcze nie zamierzał dążyć do rodzimych siedzib, lecz ustanowiwszy królestwo w Italii, powrócił do Germanii, położonej po drugiej stronie Dunaju i pokonawszy Felteusa, wypędził Rugijczyków oraz spustoszył ziemię, którą owi przedtem wyrzuceni z ojczyzny zajmowali,
albowiem prawdziwą rugię trzymali już długo, jak powiedzieliśmy, Longobardoje. Odoaker zatem miał tak łatwe przejście przez prowincję swojego plemienia, albowiem w tym czasie cokolwiek pośredniego leżało na północ w stronę Morza Niemieckiego w całości trzymali Wandalowie, oprócz regionu najbliższego morza, kiedy zajmowali go Longobardowie. Bowiem, jak powiedzieliśmy, prowincję od Dunaju życzył Wandalom Konstantyn Wielki. Najbliżsi owemu, Odoakrowi, byli wandalscy Czesi, Bohoemi, lecz i Śląsk oraz całą Marchię Brandenburską odebrano Wandalom, na co są najpewniejsze dokumenty, a to pokazujemy w naszej Saksonii. Rozdział 36. Odoaker więc był ze szczepu Wandalów, a region, który zajmował i wędrówka, którą miał tak łatwo w plemieniu przez długie wyprawy, pokazuje wreszcie samo słowo, wyraz król, kral, który jest w użyciu tylko u Czechów i ludzi tego rodu, tego plemienia. Opróżniono następnie rugię, mówię o tej, którą po raz drugi rugianie wzięli w posiadanie, Longobardowie, którzy wyszli z pierwszej rugi, po Odoakerze, ponownie zajmowali, dwukrotnie następując po rugianach w prowincji, co wielu wprawiło w błąd, bowiem w roku 382 Skandynawowie wypędzili rugian z ich ojczyzny, z rodzimego regionu. Następnie po latach prawie 90, kiedy Odoaker, wróciwszy z Italii, najpierw wypędził rugian z brzegów Dunaju, następnie najbliższy ich region pozostawił spustoszony, Longobardowie go zajęli, wkroczywszy ponownie. Jest to zarazem nowy blask tego ludu, który często odwiedzany, że najpierw po zgładzeniu Imperium Rzymskiego w Italii, Wandalowie ze swoim królem Odoakerem panowali nad Królestwem Italii. Pierwsi ze wszystkich obcych. To oni właśnie zdobyli sławę zajęcia Imperium Rzymskiego. I dlatego mówimy to z lękiem i obawą i z bojaźni Bożej. Wyjaśniamy zaś prawdę, na czym rzecz polega. Jeżeli jest chwałą Cyrusa to, że podbił Chaldejczyków, Aleksandra Wielkiego, że obalił Persów i Medyjczyków, jeśli jest zaszczytem dla Rzymian, że starli panowanie greckie, dlaczego nie uważamy za chwałę Wandalów, że położyli kres rzymskiej pysze? Otóż Odoaker, przechodząc Noricum, zasłużył sobie na błogosławieństwo Seweryna, alpejskiego pustelnika. Zbaczając z drogi, zechciał zajść do niego, żeby się od niego dowiedzieć, co go czeka. Słynął on bowiem między innymi pośród tych zalet i cnót z daru ducha proroczego. Stąd mówił: udaj się, Odoakerze, do Italii. Teraz bowiem jesteś ubrany w liche skóry, a wkrótce licznym będziesz mógł dać wiele. A gdy mąż o wyniosłej postawie uderzył głową o nadproże chatki, rzecze święty, niska chatka nie mieści wyniosłej głowy, która może panować nad wielkimi i licznymi. Otóż Italia za jego panowania była spokojna przez lat 15. Następnie zostaje pokonany przez króla Gotów Teodoryka, w kolejności o której wspomnieliśmy w Szwecji, pomiędzy sprawami Gotów. Ale bez przeszkody ze strony tej dygresji powrócimy do Afryki. Genzeryk stał chlubnie na czele swojego królestwa przez 48 lat, za wyjątkiem tego, że z wyznania Arianin źle traktował katolików, co było sprawą nie tyle króla, co uczonych doktorów, teologów, ale umierając, zaopatrzywszy uprzednio synów pod wieloma względami, pozostawił królestwo w pełnym rozkwicie. Rozdział 37. Królestwo Afryki objął po ojcu Honoryk. Pod żadnym względem nie lepszy, jeśli chodzi o religię od ojca, rzeczywiście. Jako zwolennik i obrońca tego szariańskiego wiarołomstwa był najostrzejszy. Początek panowania pod znakiem okrucieństwa, bo których biskupów katolickich jego ojciec oszczędził z powodu wieku, on pędził na wygnanie.
Następnie zwołał synod, 400 biskupów, spośród których 40, co nie chcieli podpisać ariańskiej przewrotności, zesłał na wygnanie. Rozkazał zamknąć kościoły katolickie na terenie prowincji Afryki. Wierny lud ciężko prześladować po tym, jak Arianie wygrali, jak mówił, pokonawszy katolików podczas obrad. Wreszcie świata panował pokój, kiedy Italią rządził Teodoryk, król Gotów. Cesarstwem wschodnim zaś zarządzał spokojnie Konstantynopolitańczyk, Maurycy. Afryka też zdawała się dość spokojna, poza tym, że Honoryk, jak powiedzieliśmy, ponad miarę unosząc się zapalczywością w ramach ariańskiej sekty, którą uznawał za prawdziwą, pozbawił biskupów katolickich ich kościołów. Pośród ludu ucinał język tym, którzy słownie przeklinali sektę ariańską. Żałosne to w szczepach zewnętrznych, że przyjmujący wiarę Chrystusa natknęli się na uczonych i teologów Arian. Napoiwszy się raz niegodziwością, długo przysparzali klęsk kościołowi katolickiemu. Diabeł się u nich srożył. To on dawniej u tyranów, odstępujących od wiary Chrystusowej, tyle tysięcy świętych męczenników wysłał do nieba. Nie mniejsza była liczba tych, którzy pod władzą Arian, to jest w rękach ariańskich Gotów i Wandalów, przyszli do Chrystusa. Znosił to i cierpiał sędzia wszystkich Bóg, ażeby w krwi baranka wielu obmyło swoje suknie i szaty i z męczeńskim triumfem przeszło do nieśmiertelności. W tym szczęśliwsi od pozostałych, że ze śmierci, którą wszyscy mamy z natury, oni sami uczynili ofiarę dla Boga. Ten więc król, za znacznej niegodziwości wobec świętych przez Boga rażony, pełny robaków umiera 8 lat po ojcu i stał na czele Wandalów w Afryce. Rozdział 38. Guntamund, jego syn, panuje po nim przez 9 lat. Ten lepszej myśli niż ojcowie uchylił niegodziwość. Eugeniusza odwołał jako jedynego z pierwszych biskupów z wygnania i za jego radą dobrze prowadził sprawy. Eugeniusz, arcybiskup Kartaginy, wnet zostaje przywrócony swojemu kościołowi długo zamkniętemu. Biskupi katoliccy powracają z wygnania. Widać, że w Afryce rodzi się nowe światło. Ale los zazdrości sprawom afrykańskim tak dobrego, długo króla. Zarządzał królestwem zaledwie 9 lat i wkrótce został przeniesiony do lepszego królestwa. Wydawało się, że pod tym królem Afryka mogła była na powrót rozkwitnąć do tego stanu, jaki długo miała za czasów świętego Augustyna, przerwanego przez Arianina Genzeryka, a następnie przez jego syna, następcę w niegodziwości. Ale Bóg zechciał swój udręczony kościół powołać w synach do korony męczeństwa, ażeby ze wzrostem liczby męczenników chwała Boża w nich się powiększyła. Duch mówił to do kościołów w Apokalipsie. Zaprawdę straszny Bóg w zamiarach i planach co do synów ludzkich, których niegdyś poprzez Tebaidę, Górny Egipt i Egipt w owych tych czasach wsparł tyle tysięcy mnichów i prawie całą Afrykę poddał pod chrześcijańskie prawa. Najpierw pozwolił ją prześladować pod Arianami. Następnie sprawił, że cała ta prowincja z Egiptem i Palestyną przeszła do najbardziej niegodziwych Mahometan. Ich plugawymi obrzędami przez wiele wieków, co za wstyd, co za ból, zbrukały się liczne prowincje, wcześniej poddane chrześcijaństwu. Rozdział 39. Trazymund był bratem Guntamunda, synem Honoryka. Miał za żonę Eudoksję, wdowę po cesarzu Walentynianie. Dziw tego wieku, jakim sposobem kobietę stosowną, którą dziad Genzeryk wyciągnął za jej wolą z Italii i miasta Rzymu. Genzeryk był już w poważnym wieku, gdy pustoszył miasto Rzym. Mógł mieć w wojsku i synów, i wnuków, mąż 70-letni. Dlaczego nie urządzał syna 50-letniego i wnuka 30-letniego, skoro młódka nieźle odpowiadała latom i wiekowi wnuka? Ten król, popadłszy w tę samą perfidię co jego ojcowie, znowu wszystko po bracie przekształca na gorsze. Wraca proskrypcja katolików, prześladowanie wobec całego ludu wiernych, są zamykane kościoły obrządku katolickiego. Arianie się pysznią, napotkawszy w królu obrońcę swojej bezbożności. Na czele kościoła rzymskiego zasiadał wówczas papież Symmachus, człowiek wybitny, który litując się nad klęską proskrybowanych, przyjmuje ich, wspiera i pokrzepia. Biskup Fulgencjusz w tym czasie błyszczał pośród proskrybowanych, człowiek wyjątkowy mową, wiarą i życiem.
Straszne są wyroki Boże na ludzi. Wzywa On do królestwa tych, którzy nie lękają się iść przez ogień i wodę do miejsca wytchnienia. Tak jak ci, o których dowiedzieliśmy się, że wyróżnił Egipt przez to tak wielu dobrych ojców, zostało rozproszonych po pustyni. Afrykę zabarwił na czerwono krwią wielu niewiernych. A co najboleśniejsze, teraz na tych ziemiach od wielu wieków wstecz udaje i nie daje po sobie poznać, że ma nazwę chrześcijanin za nienawistną, gdy najbardziej nieczysty Mahomet wszystko zajmuje. Ten więc król pozostawał o wiele więcej lat u władzy i był równy zarówno dla królestwa, jak i kościołów, ale z tak wielkim zapałem nastawał na katolików, że zatroszczył się o to, żeby wydać dyspozycję, iżby także po nim nie urośli w siłę. Bo gdy miał umrzeć, zobowiązał swojego syna wezwanego do siebie przysięgą, że nigdy nie użyczy łaski katolikom, lecz będzie strzegł religii swoich ojców, którą ów uważał za słuszną i prawdziwą, czego się u niego wspaniale nauczył. Wypełnił otóż w królestwie lat 26 i przypadkowo skończywszy życie w tej bezbożności, wywędrował, przeniesiony ciałem i duchem do swoich ojców. Rozdział 40. Jego syn Hilderyk, urodzony z żony Eudoksji, wdowy po cesarzu rzymskim, zostaje powołany na królestwo ojca. I chociaż złożył przysięgę umierającemu ojcu o obowiązku prześladowania katolików, z lepszą jednak myślą doszedł do tego, że wiele później chwalił wyrok biskupa rzymskiego. W nieszczęściu rzeczy unieważni wierność obietnicom, w przypadku wstrętnego zobowiązania zmień wyrok. Zatem odwołał z wygnania biskupów katolickich, otworzył kościoły dotąd zamknięte na rozkaz ojca i przywrócił katolikom spokój po 74 latach, odkąd jego pradziad Genzeryk zaczął turbować kościoły. Lecz podobny los, co przedtem spotkał teraz najlepszego króla, nie pozwolił mu długo panować czatujący na królestwo Gelsimer, którego inni nazywają Gildimerem. Hilderyk rządził zaledwie 8 pełnych lat, gdy zginął zabity przez Gelismera, ale Bóg, władca świata, już szykował koniec królestwu, dopuszczając takiego do władzy, który przez pychę zniszczył to, do czego dążyli przodkowie, który położył koniec panowaniu Wandalów w Afryce. Rozdział 41. Gelsimer zaś, Gildimer, jak piszą inni, zabójca Hilderyka, obejmuje władzę i sprawował ją jakiś czas, gdy Justynian, ojciec praw, panował nad wschodnim imperium, a zachodnie uciskali dotąd ostrogoci po Teodoryku. Ten więc cesarz, widząc imperium nieszczęśliwie pokaleczone, dąży do jego odbudowy i do odzyskania strat. Najpierw więc zwrócił się ku Persom, skoro rzecz dobrze przygotowywał przez wysłanego przez siebie wodza Belizariusza, ustanowionym dla niego przymierzem. Tegoż Belizariusza, człowieka bystrego umysłu, bardzo biegłego w sprawach wojny, a co najważniejsze, szczęśliwego w bitwach, posłał do Afryki, aby ją odzyskać dla imperium. Ów swoje wojsko częścią pokazał, jednak większą część zatrzymał w ukryciu, ażeby wróg, widząc przygotowanie, nie stawił mu oporu z większym wysiłkiem. Na Kartaginę zaś stolicę królestwa robi zasadzkę, bowiem w wielkiej równinie w inny sposób ukrył i zasłonił żołnierzy. I tak ustawionym, gdy nikt niczego nie podejrzewa, nakazał obserwować bramę dla wprowadzenia wojska. Ponieważ nie był on daleko z oddziałem, zasadzka powiodła się szczęśliwie, gdy król Wandalów nie obawiał się niczego wielkiego. Wsparł jednak stronę Belizariusza mocno, ponieważ ze względu na swoje okrucieństwo król ten był przez wszystkich znienawidzony, przez wszystkich, którzy pragnęli żyć raczej pod kimkolwiek niż pod nim. Następnie Belizariusz posłał cesarzowi Justynianowi pojmanego. Postawiwszy załogi do zarządzania ziemią dla cesarza, wyznaczył odpowiednich namiestników. W ten sposób trzecia część ziemi została przywrócona Imperium Rzymskiemu po 105 latach. Poświadcza to sam cesarz w księdze pierwszej na początku rozdziału o zwierzchnictwie prowincji Afryki. Tej zaś wzmianki o plemieniu Wandalów nigdy u naszych nie było, a taki to był szczep Wandalów i skąd przybył, i co przez Italczyków było jawnie ignorowane, chętnie wystawiłem.
Jednak nie aż do tego stopnia siły Wandalów w Afryce zostały ograniczone w pierwszej wojnie przez Belizariusza, żeby nie wznowił wojny, gdy prowadzi wojska poza prowincję. Gontaryk, najsprawniejszy, pośród najlepszych umysłem i ręką, odważył się po tych wydarzeniach przybrać miano króla. Podburzył swoich do rebelii, lecz już zwiotczała owa dawna siła szczepu, zmiękła w międzyczasie pod łagodniejszym niebem. Oczywiście, gdy tenże Belizariusz wrócił z wojskiem, łatwo poskromił powstanie. Gdy bowiem już trzymał gotowe oddziały, które miały prowadzić do Italii na gotów, usłyszał o poruszeniu Afryki, dolniej najpierw skręcił, a po ujarzmieniu tych, którzy zorganizowali powstanie, pozostawił prowincję uspokojoną. Już bowiem plemię przywykło do obcej władzy i rozkazów, a następnie, pozostając spokojnie na przyszłość, nawet nazwę utraciło. Nikt bowiem nie wspomina potem o wandalskiej krwi. Wszyscy mieli się za Afrykańczyków, którzy urodzili się w Afryce w ciągu 105 lat. Koniec księgi pierwszej.